Cześć, witajcie, z tej strony Helium, a to jest kolejny odcinek z serii Hearts of Iron 4 Węgry. Tak więc Jugosławia w poprzednim odcinku skapitulowała. Jak widzicie, wszystkie wojska alianckie są teraz już zupełnie wyczerpane tutaj, więc musimy to wykorzystać i przystąpić do jak najszybszego niszczenia tych wojsk. Bo alianci robią nam jeszcze inwazję morską gdzieś tu. Na szczęście tutaj nie mają portu. My musimy zająć port w Splicie. I to powinno przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Spróbujmy zdziałać co w naszej mocy. I po prostu atakujmy. Atakujmy czym możemy. I gdzie możemy. Okej, dobra, może na razie niech będzie tak. Wyłączam pauzę na chwilę. Okej, wszędzie na zielono. Jeszcze tutaj powinno być na zielono. Jest na zielono. Oczywiście wszędzie braki zaopatrzenia po stronie nieprzyjaciela. Pokonujemy dywizję, te wielkie czerwone napisy na tej wielkich te wielkie czerwone napisy oznaczały pokonana. Chodziło o niemieckie, czy o alianckie dywizje. No okej, okay, tymczasem o kurczę, 12 dywizji w Splicie, to nie będzie łatwe. Możemy atakować już Albanię. Najpierw upewnijmy się, że alianci nie będą mieli do niej dostępu. A jak tam Grecja? Jak wygląda sytuacja z Grecją? Dobra, tam jest reżim metaksy. Więc nie są po stronie aliantów, całe szczęście. Grecja nie jest po stronie aliantów. My też nie jesteśmy po stronie aliantów i my atakujemy już za chwilę Split, tylko musimy zebrać tam troszeczkę wojska. Przenosimy praktycznie wszystkie nasze dywizje tutaj. No i ten Split załatwimy. To jest na razie taka krytyczna dosyć prowincja, którą musimy zająć. O, mamy jeszcze wolne fabryki wojskowe. No, wykorzystajmy je do produkcji wyposażenia piechoty, bo nam go najbardziej brakuje. Ok, 19 dywizji już pod Splitem czeka na rozkazy. Za chwilę rozkażemy. No, kolejni, naprawdę? Dawać mi tu ich. Tutaj jedna dywizja, jeszcze jakąś znajdziemy. Taką w pełni sił. Dobra, jeszcze jedna. Już po was. Dobra, mamy was. O, zobaczcie. Alianci się stąd wycofali. Mamy to, mamy to. Reszta leci tu. Widzę, że Brytyjczycy anulowali tę inwazję morską. Polacy mają dosyć słabo zaopatrzone dywizje, wyposażone dywizje. Może by to wykorzystać i zaatakować Polskę? Najpierw Bałkany. Te dywizje, które zdają się miały rozkaz relokacji strategicznej, atakują. No i dobra, już tam się wydawało, że jest tak pięknie, a tutaj się pojawiły jeszcze wojska brytyjskie w tym porcie, ale wszystkie wyczerpane. Rozbudowa infrastruktury 3, dodatkowy zespół badawczy.
O kurde, w Splicie jest tylko jedna dywizja. Atakujmy. Więc. Kurczę, strasznie słabo widać te jednostki. Strasznie słabo widać, które są wybrane, które nie. To skoro... Skoro tak to wszystko wygląda, to możemy już zająć się likwidacją tych wojsk alianckich. Opór przeciwko okupacji, Serbia. Dobra, zaraz tam wyślemy garnizony, które nam się już szkolą. Niech się jeszcze trochę poszkolą. Skopje, czyli przejmujemy Macedonię. I uzasadniajmy już cel wojenny na Albanii. ...25 dni będzie trwało uzasadnienie, do 15 grudnia. Nie przestawajmy atakować tego portu. Tam jest 10 dywizji alianckich. No i zobaczcie, zajęliśmy Split. Aliancki desant został już całkowicie zatrzymany. A wojska lądowe okrążone. Świetnie, dobra, teraz może zabezpieczmy sobie naszą linię brzegową. Tak, po jednej dywizji na prowincję, a pozostałe dywizje wyślijmy sobie na granicę z Bułgarią. Z którą także niedługo rozpoczniemy wojnę. No, trochę tutaj ciężko teraz jest, ale to tylko chwilowe problemy. Dobra, znowu jakaś inwazja. Desant morski. Dalmacja tutaj. No ale przecież my tutaj jesteśmy i jest spokój. Cała linia brzegowa jest zabezpieczona. Opór przeciwko okupacji w Serbii mamy cały czas. Dobra, może jedną dywizję sobie wystawię. Jeden garnizon. Wojwodina, co to ma być? Czego to jest stolica Jugosławii? Okej. Już ustawiamy wojska na granicy z Bułgarią. Może Bułgaria już przejmie komputer. Oj, tutaj jakieś problemy. Nie przestawajmy atakować, lepiej. Możemy prowadzić nowe badania. Tutaj przemysł nam się zbadał chyba. No to co, szyfrowanie? Czy radiolokacja? Co my tu mamy jeszcze? Broń. Broń piechoty, wyposażenie piechoty 2. To jest ważne teraz. Okej. Wprowadź zmiany w rządzie. Konceder przemysłowy, czas badań nad przemysłem, to nam niepotrzebne. Częściowy pobór, też nam niepotrzebne, bo armię mamy sporą, ale tutaj widziałem, tak, przyrost siły politycznej, dobra, to nam się przyda. Linia brzegowa już w pełni zabezpieczona. Walki nieustannie trwają, żołnierze niestety umierają. Ale nie możemy odpuścić tym podłym aliantom. Dobra, patrzcie, jest, niszczymy ich, niszczymy, niszczymy. Dobra, tutaj mamy sporo dywizji.
Okej, jesteśmy już prawie gotowi. Jest! Wszystko przejęte. Dobra. Cztery dywizje stąd idą tu. Jedna dywizja stąd idzie tu. Tutaj już wolne wojska. Zróbmy sobie tak, że te cztery dywizje, których celem jest obrona brzegu, znaczy nie cztery, w sumie to już osiem dywizji, utworzę sobie z nich nową armię, przydzielę im generała i nazwijmy ich sobie obrona wybrzeża. O tak. A reszta, armia pierwsza, cała armia pierwsza dostanie teraz rozkaz przygotowania ataku na Bułgarię. Będziemy im pomagać, atakować będzie komputer. Na razie niech się przygotują wszyscy. Okej. Za mało zasobów. Brakuje nam stali. Prosimy naszych przyjaciół Niemców o stal. Podbój Albanii stał się uzasadniony. Aha, dobra, przez przypadek. Nie tak. Okej, tylko bez rozkazów, dobra. Przez przypadek anulowałem. Jak im usunąć rozkaz? No, zróbmy tak samo. Przez przypadek te dywizje, które miały atakować Albanię, się wycofały na granicy z Bułgarią. Ale nie rozpaczajmy. Uzasadnijmy już cel wojenny. No, oczywiście. Szacowane ukończenie 12 stycznia 30... Aha, dobra, 39. Niestety alianci... Znaczy, oczywiście alianci już udzielają gwarancji niepodległości. O, tutaj jeszcze jakieś inwazje morskie próbują zrobić. Może poczekamy chwilę, aż się wycofają. Bo jeszcze wyślą do Tirany i nie będzie fajnie. Dobra. Wszystko jedno. Atakujemy Albanię. Albania wzywa inny kraj. Wzywa Danię jako naszego wroga. A ciekawe, czy Niemcy walczą z... Nie walczą z Danią. Dania dołączy do frakcji alianci. Dobra. Niemcy, brońcie się przed Danią. Atakujcie Danię. Ile tutaj jest wojsk? Ale tutaj się nic nie dzieje. Co? Co tu się... Co tu się właśnie stało? O rany. Włochy dołączyły do aliantów. Mają... Państwo włoskie prowadzi wojnę z... Prowadzą wojnę z nami! No to są jakieś żarty. Anulujemy podbój Bułgarii, no i... No Włochy trzeba będzie podbijać. No, co jak co, ale tego, że Włochy się sprzeciwią nam, no tego się w życiu nie spodziewają. O rany. Dobra, słuchajcie, wy wszyscy, co tu jesteście, jak najszybciej do Włoch. A obrona wybrzeża musi atakować teraz Włochy, bo... No co my zrobimy? Dobra, atakujemy już stolicę Albanii. Skoordynowane wsparcie ukończone. O rany, no teraz jest nieciekawie. No mamy szansę w sumie w tej wojnie z Włochami. Nie wiem w ogóle, gdzie są włoskie dywizje. O, czyżby pierwszy kocioł. Albania kapituluje. Wspaniałe wieści. A tak więc... Obrona wybrzeża dalej. Nieco sobie ją rozrzedzimy. Te dywizje będą trochę rzadziej porozstawiane. Nie na każdej prowincji. Ale dobra, jakoś to wygląda.
spróbujmy atakować Włochów. Trzy. Dobra, wy atakujcie tu, a wy idźcie tu. Kurde, ale że Włochy po stronie aliantów. Nie, ale w sumie mówię, że tego się nie spodziewałem, no ale... Ale w sumie my zajęliśmy prowincje, do których oni wysuwają roszczenia. Więc nie ma się co dziwić. Tak naprawdę. Ciekawe co z ich dywizjami, z ich korpusami ekspedycyjnymi, nie ma. Zignęły. Dobra, Niemcy atakują Danię, a raczej bronią się przed Danią, która już zdobyła jedną prowincję niemiecką. No, na froncie zachodnim jest... nic. Nic się nie dzieje. Obrona wybrzeża przebiega pomyślnie. Tymczasem atakujemy Włochów. Atakujcie, atakujcie, choćby nie wiem co. Dobra. Cóż no, atakuję takimi wyczerpanymi dywizjami. No ja nie wiem co ja tu zrobię. Włochy mają całkiem sporą armię. W trójce to bym bez problemu pokonał Włochy, ale... tutaj sytuacja wygląda trochę trudniej. Trochę inaczej. Włosi nas atakują. O, zobaczcie, kogo my tu mamy! Niemcy! Niemcy! Niemcy przyszli. Inwazja kanadyjska. Na północy Niemiec. Tutaj inwazja duńska. Ale... my dajemy radę. Coraz więcej niemieckich dywizji przybywa nam na ratunek. Świetny widok. No ale zaraz tutaj się pojawiły jeszcze dywizje alianckie po stronie Włoch. No i co? Oj, co to będzie? No to była naprawdę wielka niespodzianka. To dołączenie Włoch do aliantów. Zupełnie tego nie przewidziałem. No i teraz warto się zastanowić, czy uda mi się pokonać Włochy. Zobaczcie, jak Japonia tutaj sobie nieźle radzi. Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie, było naprawdę bardzo fajnie i ciekawie. Podbiliśmy Albanię. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku.